Nożyce korekcyjne. Dzisiejszy temat to nożyce korekcyjne i głęboko wierzę, że jeśli będziesz tylko właściwie ich używał, to przekonasz się, że nie ma żadnego zamiaru, który byłby poza twoją możliwością do zrealizowania go. I mówię poważnie, masz możliwości zrealizować każdy zamiar. Gdy byłem chłopcem w wieku 7 lat, pewna pani powiedziała do mnie: miałam wizję, w której byłeś i wyjawię ci ją. Nie wiem, co dokładnie masz zrobić, ale pokazano mi, że zrobisz coś takiego, że nikt, nawet setki lat po tym, jak odejdziesz, nie odczyni. Widzę, że przez wieki twoja pozycja będzie wzmacniana, długo po tym, jak odejdziesz. O 3 osobach będzie wspomniane na przestrzeni wieków i ty będziesz jedną z nich podczas dyskusji, że coś zostało uczynione dla ludzi. Tego ranka poczułem, że to będzie dzisiejszy temat, bo nawet gdybym nie powiedział o niczym innym, a ty byś o tym usłyszał i uwierzył i naprawdę tego używał, to zostanie to zasadzone i rozprzestrzeni się tak, że jutro już tego się nie cofnie. Bo to są magiczne nożyce korekcyjne. To nie tylko pozwala na osiąganie czegoś obiektywnego, ale jeśli używasz tego codziennie, to przebudzi to ducha Jezusa, co będzie kontynuacją do odpuszczania grzechu. W tym nauczaniu grzesznik powinien zawsze odejść wolno. Nigdy go nie potępisz, bo gdy duch jest przebudzony w tobie, to zrozumiesz, że nie ma żadnego potępienia. Jest tylko wybaczenie. A wybaczenie nie jest tym, o czym myśli świat, że to po prostu pominięcie wyegzekwowania jego kary. Wybaczenie jest identyfikacją tego, któremu wybaczamy, z ideałem, jaki chciałby wcielić w życie. I tak, robimy jemu to samo, co chcielibyśmy lub oczekiwalibyśmy, że on zrobi dla nas. Więc cokolwiek chcę sam ucieleśnić, to tą wizję muszę zawsze utrzymywać w stosunku do każdego człowieka, którego spotykam w moim świecie. Żaden człowiek nie może być odrzucony. Każdy człowiek będzie zbawiony. I moje życie to proces, do którego zbawianie doprowadziło. I robię to po prostu przez utożsamienie kogoś z idealnością, którą chciałbym zrealizować w swoim świecie. W Księdze Rodzaju powiedziano: i Bóg umieścił człowieka w ogrodzie Eden, by ten doglądał go i strzegł. Gdy czytasz te słowa, to pewnie myślisz o historii, która zdarzyła się 1000 lat temu. Ale ja przyszedłem powiedzieć ci, że to się dzieje dziś. Ty teraz jesteś w tym Edenie, myśląc o sobie, że jesteś wygnany lub odseparowany. Ale ty jesteś w nim, bo ten ogród jest twoim umysłem. Ale tak jak każdy ogrodnik, potrzebujesz sekatora, nożyc, bo ty zasnąłeś, jak powiedziano w 2 rozdziale Księgi Rodzaju, spałeś, a rośliny rosły, odsłaniając poprzez siebie okoliczności i warunki twojego życia, bo twój ogród zawsze wyświetla siebie na ekranie przestrzeni i ty możesz zobaczyć, patrząc uważnie na twój świat, na rośnięcie, czego pozwalasz w ogrodzie Boga. Ale ty masz misję, ty masz cel. I nie jest to gromadzenie fortuny czy zostanie kimś sławnym. Nie jest to być jakimś superpotężnym, ale po prostu by doglądać tego ogrodu. To twój cel. Zostałeś w nim umieszczony, by doglądać go i strzec. Tak, by tylko rzeczy, które powstają z miłości, mogły tam rosnąć. Każdy człowiek na świecie jest zakorzeniony w tobie, który spoglądasz na zewnątrz i widzisz ten świat. Każdy człowiek wyrasta ze mnie i kończy się we mnie, a ja jestem zakorzeniony w Bogu i w Nim się kończę. Ponieważ ktoś jest zakorzeniony we mnie, nie może być inny niż natura tych korzeni pozwala, a jeśli on jest we mnie, to każda zmiana w świecie zewnętrznym może być poczyniona, jeśli tylko zmienię źródło rzeczy i wtedy zobaczę, jak to wzrasta w moim świecie. W świetle Azji możemy przeczytać: widzicie owe pola, nie dziwcie się, że widzicie sezam, że sezam jest sezamem, że kukurydza jest kukurydzą. Milczenie i mrok o tym wiedziały. Tak rodzi się przeznaczenie człowieka. Więc nie osądzaj,
ponieważ ty sam jesteś źródłem tego, co postrzegasz. Zwróć się do wewnątrz i przycinaj, używając nożyc korekcyjnych. I tak mamy to robić. Na koniec dnia robię jego przegląd i nie osądzam, po prostu przeglądam to. Patrzę na cały dzień, na wszystkie wydarzenia, fragmenty, wszystkie rozmowy, spotkania i obserwuję to wszystko wyraźnie przez oko umysłu. I przepisuję to wszystko. Przepisuję to i dopasowuję do mojego idealnego dnia, którego chciałbym doświadczyć. Biorę scenę po scenie i przepisuję to na nowo, nanoszę korekty. I w wyobraźni przeżywam to wszystko i robię to dotąd, dopóki to, co przeżywam w ten sposób, nie nabierze rzeczywistego wyrazu. To ma wydawać się tak rzeczywiste, jakbym naprawdę doświadczył tego dnia już po korekcie. Bo jeśli naprawdę to przeżyłem, to zmieniam tak moją przyszłość. Gdy spotkam jutro ludzi, którzy dziś mnie zawiedli, to nie zrobią tego jutro. Bo jeśli zmienię wewnętrznie rodzaj naszych stosunków, zmienię też ich. I oni sami sobą jutro poświadczą tą zmianę, która dziś dokonała się we mnie. To mój obowiązek, by strzec ten ogród i naprawdę czynić z tego ogród przez codzienne przecinanie nożycami korekcyjnymi. Wiem z doświadczenia, że to nie tylko powoduje obiektywne zmiany, ale także cudowne rzeczy dzięki temu budzą się w tobie, w tym, który ich używa. To duch Jezusa, a ty staniesz się nie uzasadniającym, ale wybaczającym i zrozumiesz, że wolność i wybaczenie są nierozdzielne. Nie możesz być wolny, nie wybaczając, bo przez przywiązanie się do czyjegoś osądzania kotwiczysz siebie w tym, bo tamten ktoś jest w tobie. A więc dopasowując go do ideału, który naprawdę chcesz zrealizować, sam siebie uwalniasz. Powiedziano ci w Ewangelii Mateusza. Jeśli wybaczysz, to i tobie zostanie wybaczone, a jeśli nie wybaczysz, to i tobie nie zostanie wybaczone. To jest automatyczne. I nie może być inaczej, bo w tobie są wszystkie źródła tego, co postrzegasz. Jeśli zaczniesz to praktykować, to szczególny duch wzrośnie w tobie i będziesz wiedział, że ty jesteś tym, o którym mówią, że żył i urodził się te 2000 lat temu. Gdy to zrozumiesz, to będzie twoją faktyczną wiedzą. Po prostu będziesz to już wiedział. Nie będziesz z tym dyskutował, nie będziesz o tym mówił innym. Wystarczy, że wiesz wtedy, że jesteś nim. W liście do Hebrajczyków czytamy: pojawił się raz dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie i będziesz wiedział, że to ty jesteś tym, który objawił się, by przezwyciężyć grzech. To nie jest poświęcenie się kogoś dzielnego, kto rzuca się sam na linię ognia, by bronić brata. To nie znaczy kogoś, kto daje swe ciało, by je spalono, albo daje przybić się gwoździami do krzyża, ale to jest jaźń człowieka i suma jego wszystkich wierzeń, które przyjmuje jako prawdę. I to ta jaźń jest poświęcona. Słyszałem o pewnej pani, która chciałaby być wspaniałą żoną dla jakiegoś człowieka, a jednak jest ona niezamężna. Pragnie być towarzyszką jakiejś wielkiej, szlachetnej persony, a jednak jest niezamężna, jak słyszałem. I to staje się częścią mnie samego. To jest moja wiedza. Muszę poświęcić to moje ja. Ten aspekt mojej istoty jako bycia szczęśliwym, jaki jestem w moim świecie, bo to ja muszę poświęcić i odsunąć grzech, bo grzechem w znaczeniu mistycznym jest chybienie celu. To nie znaczy jakiegoś pogwałcenia kodeksu, chyba że oczywiście ten cel i kodeks są blisko siebie, ale grzechem dla mistyków jest po prostu odnalezienie celu w życiu i niepowodzenie w jego realizacji. Więc jeśli chybiasz celu, to grzeszysz. Więc on objawił się, by odsunąć grzech, przez poświęcenie siebie, wiedząc, że on sam jest tym wszystkim, na co wyraża zgodę i co akceptuje. Wszystkie wierzenia, jakie uznaje za prawdę, więc to, w co wierzę, zawiera też tego jednego, który jest niezatrudniony, nie może znaleźć pracy. Ja w to wierzę. Teraz muszę zgładzić ten grzech tam, gdzie on zawiódł przy swoim celu. I robię to tylko poprzez poświęcenie mnie samego. A ja sam jestem tymi wierzeniami, więc teraz robię korektę. I nie mogę powiedzieć, no cóż, nie będę dłużej wierzył, że on jest niezatrudniony i uwierzę, że jest zatrudniony. Robię to poprzez nożyce korekcyjne.
Przywołuję go przed moje oko umysłu i gratuluję mu jego szczęścia, ponieważ teraz jest zatrudniony i zarabia bardzo duże pieniądze. Ktoś może się źle czuć i ty obcinasz te gałęzie. Nie akceptujesz żadnej rzeczy jako ostatecznej, o ile nie jest to dopasowane do ideału, jaki chcesz, by był zrealizowany w tym świecie. Ale rób tak codziennie. Jeśli nie będziesz przecinał codziennie, to wypadniesz z nawyku i wtedy chwasty będą rosły. Każdy człowiek, który naprawdę jest ogrodnikiem i który nazywa siebie ogrodnikiem w ogrodzie Boga, każdego dnia ma okazję, by naprawdę gdzieś przyciąć to cudowne drzewo. I tak, każdy, kogo spotykasz, jest gałęzią, która wyrasta z tego krzewu winnego, który jest tobą, jako to wyjątkowe drzewo w ogrodzie Boga, niosące życie drzewo, dające owoc, który wykarmia narody. Ty jesteś tym jednym. Jeśli weźmiesz mnie dziś na poważnie, to zadbaj o to wieczorem, by słońce nie ukazało żadnego zmartwienia z tego dnia. Po prostu patrz na to, nie zaprzeczaj, nie próbuj unikać. Spójrz na to, co mógłbyś przyciąć i wtedy kształtuj to. Sprawdź swoje rozmowy z przyjaciółmi, które dziś odbywałeś. Czy były zadowalające, czy były tam jakieś kłótnie, nieważne o co by chodziło. Czy jest tam jakaś negatywność? Potem przepisz ten skrypt i wyobraź sobie, że te rozmowy miały miejsce tak, jak teraz są one przepisane, że one odbyły się tak już za tym pierwszym razem. I to będzie miało miejsce, bo wszystko na tym świecie, co postrzegasz, pojawia się wymyślane z wewnątrz. To wszystko znajduje się w twoim wyobrażaniu. A twoje cudowne ludzkie wyobrażanie to Jezus Chrystus. Wyobrażanie jest faktycznym nawykiem stwarzającym rzeczy. Czegokolwiek byś nie widział na świecie, to wszystko to pochodzi źródłowo z twojego wyobrażania. Więc tam, gdzie się udajesz, tam jest twoje miejsce pracy. Ogród Boga. I masz misję. Masz cel w życiu, który jest szlachetnym celem, ponieważ zostałeś wybrany, by stać się zarządcą ogrodu Boga. Musisz tam przycinać. Musisz korzystać z nożyc korekcyjnych. Po prostu nanosisz korekty. I skoro robisz korektę danego dnia, to następuje jego uchylenie, bo dzień nie ześlizguje się do przeszłości. On nie zaciera się, ale zawsze postępuje naprzód, by skonfrontować się z tobą. I albo będziesz go kształtował, albo może wyrosnąć z niego coś dziwnego. Więc to zależy całkowicie od nas. I mam nadzieję, że każdy mężczyzna i kobieta, którzy są tu dziś ze mną, wezmą to sobie na poważnie i zaczną już dziś strzyc swój ogród, strzyc swój umysł. Wiem, że zanim za 2 tygodnie opuszczę to miasto, będziecie mogli opowiedzieć mi o nowych rzeczach, które wykwitły w waszym świecie. Te, które wyniknęły z waszego przycinania tego drzewa, które jest waszym własnym, cudownym wyobrażaniem. Spróbuj i dowiesz się, co Blake miał na myśli, mówiąc: w niebie jedyną sztuką życia jest wybaczanie i zapominanie. Jedyną sztuką życia jest całkowite zapominanie poprzez ustawienie czegoś na swym miejscu. Nie opróżnianie, ale ustawianie tego na swoim miejscu. I gdy czytasz te wszystkie dziwne historie, które możesz przeczytać w prasie codziennej, po prostu ignoruj to. One nic nie znaczą. Ludzie, którzy nazywają siebie liderami, robią ekskomunikę z każdej religii. Nie tylko z jednej. Nie wiedzą, że nic nie może zostać usunięte. Żadna rzecz na świecie nie może być wyrzucona, bo one są wieczne. Ale mogą być one przycinane i dopasowane do idealnego obrazu. Człowiek, który nie przycina swoich dni, albo o tym nie wie, albo stracił wizję tego życia podobnego do prawdziwego wysiłku Ducha Jezusa, by transformować to życie. Więc ty ich nie wyrzucaj. Czytałem w magazynie Time o tym, że były premier Izraela Ben-Gurion spytał głównych rabinów, czy mogliby cofnąć klątwę, którą rzucono na filozofa Barucha Spinozę ponad 300 lat temu. I rabini powiedzieli, że nie mogą cofnąć tej klątwy nałożonej przez ich przodków i że ta klątwa pozostanie wieczna. Powinniście przeczytać w gazecie tą śmieszną klątwę. Oni wzywali aniołów, żeby go przeklnęli, jakby aniołowie mogli to zrobić.
Powoływali się na wszystko, by w niego uderzyć. Oprócz najbliższej rodziny, do Spinozy nie mógł się zbliżać nikt na odległość mniejszą niż 4 łokci. Nikt nie mógł z nim rozmawiać, okazać dobroci czy czytać jego prac. I to było 300 lat temu. Ci rabini, którzy go przekleli, już dawno zostali zapomnieni, a jeśli żyją w pamięci, to tylko dzięki temu ich przekleństwu. Ale nikt tak naprawdę nie wie, kim oni w ogóle byli. Ale ty nie zapomnisz, jeśli czytałeś dzieła Spinozy. Każdy tu z audytorium pewnie używa takiego określenia: natura nie znosi próżni. Teraz tego użyj, ja tego używam. A powiedział to właśnie Spinoza. Był gigantem umysłu, a po 300 latach małe umysły przywódców stada nazywają ich samych pasterzami. Powinni cofnąć się i przeczytać dokładnie Księgę Jeremiasza. Liczni pasterze zniszczyli moją winnicę, stratowali moją posiadłość, obrócili moje ulubione pole w dzikie pustkowie. Zobacz, jak Jeremiasz płacze z powodu tych, którzy nazywają siebie pasterzami, ślepców przewodzących ślepcą. Weźcie mnie dziś za słowo. To nic was nie kosztuje i nic nie będziecie mi winni. Po prostu poświęćcie czas i spróbujcie zacząć już dziś przycinać swój dzień przez swoje cudowne wyobrażanie. Znasz kogoś, kto jest zły, niegodziwy? Przestań znać go takim i przywołaj go przed swoje oko umysłu i poprowadź z nim najwspanialszą rozmowę na świecie, z duchem czułości. I wierz w rzeczywistość tego obcowania, bo jeśli tak naprawdę jest, to wejdziesz do Królestwa Niebieskiego, bo ty wchodzisz poprzez komunię miłości z przyjacielem, wiedząc o tym. Więc uczyń z niego przyjaciela, by mógł być kochany. Nieważne, kim on jest, możesz przystrzyc go i poprzez to kształtowanie czynisz swoją powinność, którą jest doglądanie i ochrona tego ogrodu Eden, bo po to zostałeś w nim umieszczony. Nie pozwól, by chwasty rosły w twoim świecie. Jesteś bezwzględnie odpowiedzialny za każdą istotę, którą spotykasz na tym świecie. To jest twoja odpowiedzialność. Opowiadałem wam o pewnej nauczycielce, która przywołała przed swoje oko umysłu dziewczynę, która miała zostać wydalona ze szkoły za to, że była niegrzeczna i nieetyczna. Ona przystrzygła jej gałąź, widząc ją jako uprzejmą, pełną miłości i taktu osobę. Następnego dnia ona wyraziła wszystkie te cechy, które nabrała przy tamtej korekcie. 10 dni później komisja wraz z psychiatrą cofnęła swój werdykt, który wcześniej został wydany. I dziewczyna nie została wydalona ze szkoły. Ciągle uczy się w George Washington High School, która uchodzi za wspaniałą szkołę. Ciągle tam jest, bo jedna z nauczycielek uwierzyła w to, w co mam nadzieję wszyscy uwierzą. I zbawiła tą gałąź z jej własnego drzewa. Ona nie wiedziała, że to dziecko było nią samą. W tamtej chwili widziała wszystkie dzieci, które uczyła w czystej obiektywności. Ślepy człowiek widzi świat obiektywnie dla niego, jako oderwany od niego. Gdy człowiek zaczyna się przebudzać, widzi wszystko subiektywnie powiązane. Wszystko, co napotyka, jest częścią jego samego i jeszcze tego nie rozumie, ale mimo to wie, że jest to związane z jakąś niezrealizowaną jeszcze siłą w jego własnej istocie. Więc on tego nie odrzuca. Wie, że jego życie jest procesem, w którym może to zbawić. I on zbawia to poprzez używanie nożyc korekty. I poczułem to samo, co widziała tamta kobieta, gdy miałem 7 lat. Naprawdę mogłem zbliżyć moje oko na każdy moment w trójwymiarze, wiedząc, że tego nie obalisz. Możesz nigdy nie użyć tej sztuki, ale nigdy nie obalisz korekty. I każdy człowiek, który będzie próbował dowieść tego dla swojej własnej satysfakcji, wzniesie się ponad największe ludzkie marzenia i wznosząc się przebudzi ducha wybaczenia. W początkowych fazach on wznosi się w różnych przedsięwzięciach, gdzie osiąga sukces, podwyższy swe dochody, może robić te wszystkie rzeczy, ale on potem po chwili zrozumie, że to wcale nie był cel. To miało jedynie służyć jako zabawki, do zwabienia go. Miał się tym bawić, zanim nie przebudzi w sobie ducha Jezusa i potem ujrzy całkowicie inną misję, nie gromadzenie dóbr, ale zbawianie społeczności, zbawianie każdego człowieka na świecie.
On przyszedł, by czynić wolę Ojca, jak powiedziano nam w Ewangelii Jana. To jest wola mojego Ojca, bym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, ale bym wzbudził to ponownie. Nic nie stracił, czyli ty nikogo nie wyklinasz, nie wymazujesz, po prostu wznosisz to ponownie i wznosząc to, wznosisz siebie. I ta podróż jest wieczna. Poruszasz się w pionowej linii, w swoim cudownym wyobrażeniu i poruszasz się w górę tylko poprzez podnoszenie innych. Ślepcy myślą, że mogą uratować samych siebie i ponieważ myślą, że mogą uratować siebie, to odrzucają całą resztę. Ślepcy to samo mówili setki lat temu. On tak ratował, jak ratował innych, a siebie nie mógł uratować. Oświadczam, że to było fałszywe. To zostało włożone w usta faryzeuszy, Sanhedrynu, czyli przywódców, którzy myśleli, że są przywódcami. Ale ja powiadam ci, człowiek może uratować siebie tylko poprzez ratowanie swych bliźnich. A nie ma innej drogi, by ocalić siebie, niż ocalić prawdziwego siebie i każdego człowieka, który jest zakorzeniony w tobie, w tym, który obserwuje tych ludzi. Więc nie odrzucaj, wznoś ich. Przycinaj ich drzewa i zostań prawdziwym ogrodnikiem w ogrodzie Boga. Bierzemy wszystkie prośby, jakie są, a są ich ogromne ilości tego dzisiejszego ranka. I na wszystkie musisz odpowiedzieć. Żadna prośba nie może być odrzucona. Nie mów, że któraś jest niemożliwa do zrealizowania. Nie ma nic niemożliwego w twoim wyobrażaniu. A twoje wyobrażanie to Jezus Chrystus. Z Nim wszystkie rzeczy są możliwe. Używaj Go. Wybudzaj go, przebudź go z jego snu, a on śpi przez stulecia, ponieważ on zasnął i śni o byciu w tych wszystkich dziwnych, zniekształconych stanach, bo świat jedynie ukazuje właściwe lub niewłaściwe używanie wyobrażania. Jak nam powiedziano, on jest jedyną rzeczą na tym świecie, ale co jest jedyną rzeczą na tym świecie? Twoja wyobraźnia. To jest przybytek każdej stworzonej rzeczy i to przez nią wszystkie rzeczy się stały, a bez niej żadne rzeczy z tych, co są stworzone, nie byłyby stworzone. Więc używaj tego mądrze, używaj tego z miłością. I za każdym razem, gdy używasz swego wyobrażania pełnego miłości dla korzyści innych, to w tym momencie dosłownie pośredniczysz między Bogiem a człowiekiem. Wyobrażanie jest siłą zbawczą na tym świecie. I ty naprawdę wprowadzasz Boga do człowieka przez używanie tego w wypełniony miłością cudowny sposób.